Raz, dwa, trzy, moi drodzy, jak mnie słychać? W skali od 1 do 10 proszę o informacje. Zobaczmy, czy jest łącze, czy są oglądający internauci. Jest Piotr Polska, jestem słychać i widać. Bardzo mnie to cieszy. Jest też Artur, Dorota. Jest w skali od 1 do 10 10. Bardzo się cieszę. Mamy też y, przygotowaną prezentację. I prezentacja jest na temat tego, tych 20 popularnych pytań, które pojawiają się podczas inwestowania w nieruchomości. Akurat dzisiaj jestem w trasie. Nie mam tła, tylko rzeczywiste y, y, nieruchomościowe zabudowy. Nie mam też profesjonalnego mikrofonu, bo zapomniałem wziąć przelotki. Tak, jestem szybki, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. No, cześć, ilona, zdążyłaś jak najbardziej. I mamy już 58 oglądających, także dojdziemy sobie do setki i startujemy. Jest Mikołaj, który ostatnio się chciał na warsztaty zapisać, ale nie wiem, czemu jeszcze. Ma... Mikołaj się nie zapisałeś. To jest ciekawe. Dobrze, moi drodzy, to takie teraz pytanie. Skąd nadajecie? Rafał Gajewski już napisał, że łódź. Mamy też, Annę, tę pogodę zgaduje Niemcy. Bardzo dobrze. Robert Dank. No, brzmi jak Japonia, ale pewnie Polska. I napisał, że słychać dobrze, pomimo że słucha nas w Japonii. No, ciekawe, ciekawe. Jest Mariusz Łapiński. Mariusz, lada chwila wysyłam wam umowy i statystyki, co tam ciekawego słychać. Bardzo się cieszę. Mikołaj to wiem, że z Poznania, Marcin z Krakowa, a jednak Robert nie z Japonii, tylko z Warszawy. No i Piotr z Wola, no to wiesz kto ja, no pewnie, no kurczę. Piotr uparł się, żeby zrobić pierwszego flipa w Duńskiej Woli. Zastanawiamy się, czy to dobre, jakie macie wieści, czy 63 metry w okolicach... 4500 do remontów z duńskiej woli. To czy to jest dobra cena na rynku wtórnym? Mamy Jarosława z Dublina, Rafała z Poznania, Oksy z Lublina, Arkadiusz Włocławek i dobijamy do 80 osób. Mamy Łukasza, Kome, Kobielice, Tomasz Pokarowski, Biłgoraj, Michał Kielce. Ostatnio byłem w Mielcu, to stamtąd na pewno bliżej robił Biłgoraja i i niż, niż tutaj z, z Łodzi, akurat dzisiaj gdzie jestem i nadaje Adrian Freiburg. Nieźle, Adrian, nieźle. Tomasz. A to Zdzisław się odezwał, Niemcy. Tomasz Łańcut. Byłem kiedyś w Łańcucie, macie piękny zamek w Łańcucie. Martyna z Rybnika, Szymon z Gdyni, Paweł. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, jeszcze brakuje nam siedem osób, żebyśmy rozpoczęli. Bo tak powiem, od stu startujemy już z merytoryką. Więc bardzo was proszę teraz, dawajcie kciuki tam, lajki. Nadajemy na YouTube i na Facebooku. Materiał będzie zarchiwizowany. Będzie można wracać do niego i będzie można sobie go odtwarzać. Ja tylko przypomnę o tym, że. Możesz umówić się z liderem w swojej miejscowości wojewódzkiej, jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy o inwestowaniu w nieruchomości, porozmawiacie sobie, ale też on opowie o warsztatach, jak wyglądają i coś podpowie, więc jeżeli tylko chciałbyś poszerzać swoją wiedzę, zobacz teraz tam na dole www.wip.pl, na lider, wybierasz region, klikasz w lidera i umawiacie się na kawę całkowicie za free, aby pogadać sobie o nieruchomościach. Bardzo fajny materiał jest pod adresem Vivinpel łamane na audiobook. Jeśli chcesz moją książkę gratis, żeby nie było, że cokolwiek sprzedaję gratis, można, tak, to wejdź i zobacz, jakie warunki są, żeby otrzymać audiobooka. 5 listopada mamy maraton i takich cen, jakie są teraz, obecnie, na, jeśli chodzi o wejściówki, żeby, żeby dostać się na naszą największą konferencję flagową, która już ma 11 edycję. Tysiąc osób w jednym miejscu. tysiąc osób w jednym miejscu i będą niesamowite twarze. Będzie... Z nieruchomości Paweł Albrecht. Pozdrawiam serdecznie. Będzie Jerzy Sempowicz, niesamowity magik od nieruchomości. Będzie rozmawiał o nas. Będzie gość specjalny, którego nie mogę wymienić z nazwiska, ale często walczymy razem w internecie, opowiadamy, rozmawiamy, więc być może wiecie, kto to jest. Będzie Kamila Rowińska, która zajmuje się rozwojem osobistym. I specjalistka od coachingu będzie nas motywować, i mówić, co możemy w sobie zrobić lepiej, co możemy zmienić, żeby być jeszcze lepszymi ludźmi, jeszcze lepszymi inwestorami, a poza tym wielu innych specjalistów. Natalia Groszkowa, która ma masę najemców w kwaterach prywatnych. Ja będę mówił o najmie krótkoterminowym, ale też o flipowaniu. Będę mówił o tym, co, na co zwrócić największą uwagę właśnie w tych dzisiejszych czasach, a to będą czasy tuż po wyborach. Zobaczymy, co się wtedy stanie, moi drodzy więc co tam więcej no jeżeli jesteś zainteresowany warsztatami no to jest na dole link no i ewentualnie możesz działać ale ja prosiłem o serduszka i lajki i za mało ich jest żeby wystartować a przecież dzięki twojemu lajkowi lajku lajkowi może się ktoś dowiedzieć o tym że właśnie nadajemy na falach nieruchomościowych i może przyłączyć się do oglądania i posłuchać rozpocząć coś ciekawego Ciekawego, jeśli chodzi o nieruchomości. To może inaczej. Może coś takiego. Nigdy nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zdecydowałaś się iść na szczyt. Czy podoba Ci się to powiedzenie? Czy czasem masz pod górę? Jak tak? Dajesz lajki i serduszka. Albo jeszcze lepsze, nawet jeśli się noga, nie pękaj, zbieraj w sobie siłę, przyjdzie dzień, kiedy wszystko się uda. To jest nasza nadzieja. Ja wam powiem mam tak co dzień cały czas gaszę pożary, cały czas jakieś problemy, cały czas stawiam czoła wyzwaniom i walczę z wiatrakami i kurczę, no nie zawsze wszystko dobrze idzie, nie zawsze wszystko się udaje, czasami trzeba świecić oczami, czasami trzeba się tłumaczyć i czasami trzeba rozwiązywać problemy i tak jest w życiu codziennym, jak powiedział Churchill, chyba to Churchill powiedział, że sukces to jest przechodzenie od sukcesu do sukcesu, od porażki do porażki, w sukcesie, tak. Od porażki do porażki, bez utraty entuzjazmu. A jakie Wy macie fajne powiedzenia, które Was motywują? Piszcie w komentarzach, zobaczymy, co ciekawego tym razem napiszecie. Ilona napisała, że jeżeli jest pod górę, to wiadomo, że idziemy w dobrym kierunku. No, ciekawe, czy tak jest. A jakie jeszcze macie swoje powiedzenia? Ktoś nam tutaj napisał, Sebo, pozdrawiam Szwajcaria, ale był jeszcze Rafał, jak znaleźć lidera z Łodzi? No, lidera z Łodzi znajdziesz, jeśli wejdziesz pod ten adres, który tutaj był wyświetlany, czyli lider, o. I tam znajdziesz to jest to jest oczywiście Michał Kubisiak. vivn.pl łamane na lider. No zobaczmy, co my tutaj mamy. No jest, Łucz Michał Kubisiak pierwsze, kurczę, no to zaznaczasz i on się do siebie odezwie. Także tylko zostaw Mam odpowiedni kontakt. No i zobaczmy dalej. Nikt jeszcze z Was ciekawego nie napisał, jakie jest Wasze dobre powiedzenie, które Was motywuje do działania. A może to, Marka Twaina, za 20 lat będziesz bardziej żałować tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. I powiem Wam, że ja na przykład w swoim życiu mam takie ze dwie rozkminy teraz, że siedzę i sobie mówię, po co ja to zrobiłem, po co ja to rozpoczynałem. No i wtedy sobie wracam myślami i mówię, bo myślałem o tym, bo chciałem tego, bo nie mogłem usiedzieć, bo jednak patrząc na to, sobie zastanawiałem się, myślałem, nie no, lepiej będę nie no, nie mogę wytrzymać, lepiej to zrobię, a potem będę żałował tego, że zrobiłem niż teraz siedzę i żałuję, że tego nie zrobiłem. Więc no to w ogóle lipa, nie? Pamiętaj, że by uwierzyć w siebie tak mocno, że światu nie pozostanie nic innego, jak uwierzyć w ciebie. To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. No. Moi drodzy, dobra, sprawdzam, jakie komentarze mamy. No, nie ma nic. Rafał Gajewski podziękował, Darek Przygocki Wita z Lino Wrocławia. Monika z Grodziska Mazowieckiego, Arkadiusz mówi, że mocne. No to, moi drodzy. Yy... O, jest, 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 jest coś. Uwaga, uwaga, Mariusz napisał: bądź odważny, nie głupi. Bądź odważny, nie głupi. Kurczę. Ale wiecie, jak to. Jest cienka linia między ryzykiem, brawurą, głupotą, działaniem. No to jest bardzo cienka linia, i tutaj jak to dobrze dobrać, żeby jednak odważnie iść do przodu, ale nie być tym głupim, nie? To jest ciekawe. O, dobra, mamy kolejne. Lepiej robić niż na starość siedzieć i żałować, że się nie robiło, czy nie próbowało. No, ja to będę miał o czym opowiadać. Uwaga. Nie mam powiedzenia, ale mam filozofię życiową. Po prostu robię rzeczy, działa mi o dziwo. Życie zaczyna podsyłać możliwości i okazje samo z siebie. To jest dobre. Ja też tak mówię, że istnieje coś takiego jak Fuchs. Inni nazywają to Błogosławieństwem Bożym. Dwie skrajne, jakby y, dwa skrajne poglądy na ten sam temat. Możesz im się przyjrzeć. Y, w każdym razie y, jest to taki moment, w którym spotyka spotykacie odrobina szczęścia. Okoliczności, które sprawiają, że w swoich celach, zamierzeniach robisz krok do przodu. A więc zobacz, że można temu pomóc, temu fuksowi czy temu błogosławieństwu, bo im częściej jesteś tam w tym miejscu, im więcej razy podejmujesz próbę, tym większa szansa, że zrealizujesz to, że spotka cię to, czego oczekujesz. Więc ktoś by powiedział, że znowu sukces to jest, zależy od pochodzenia. Im więcej pochodzisz, tym większa szansa, że coś znajdziesz. Krystian, dla człowieka, który nie zna litości, życie jest gorszą karą niż śmierć. No, ciekawe powiedzenie. Nie, nie wiem, jak to w biznesie się ma to tu przełożyć, ale rozumiem, że Krystian może wrócił z Ukrainy i niestety um, dopada ci to, że niektórzy ludzie cierpią, nie? i to jest najgorsze. I trzeba się z nimi rozprawić, z tymi, którzy sprawiają, że inni cierpią. Nie popełnia błędów ten, co nic nie robi. Klaudia napisała: Nie musisz być wielkim, żeby zacząć, ale musisz być, ale musisz zacząć, żeby być wielkim. Dobre, dobre. Piotr jeszcze komentuje pomiędzy głupotą a odwagą różnica polega na tym, czy się udało. <laughs> no. Chociaż ja myślę, że ani głupo... głupota z odwagą to nie jest zaprzeczenie. Bo, bo, bo trzeba być odważnym, żeby coś zrobić. Tylko czasami można zrobić coś głupiego, albo można coś zrobić, co być może w oczach innych uważane jest za głupie. No i teraz mamy efekt. I to ten efekt pokazuje, że albo to było głupie, albo w innych oczach było uważane za głupie, a jednak się udało i zostało zrobione. Adrian, kogo wybierasz? Szymon, człowiek musi cierpieć, aby stawać się lepszy, ponieważ jest i rzeźbą i rzeźbiarzem. No tak. Witold, ludzie relacje, kontakty są drogą do sukcesu i dlatego zapraszam na maraton vivn, maratonvivn.pl. Można zobaczyć kto będzie kto będzie występował. Ja może od razu tutaj dam baner pod to. Kreujemy baner www.vivn.pl, łamane. Nie, Maraton, tak? Maraton Dodaję i wyświetlam, i teraz uwaga, jeżeli chcesz spotkać tysiąc osób w jednym miejscu zainteresowanych nieruchomościami, posłuchać masę doświadczonych ludzi, którzy mówią o nieruchomościach, doświadczyć tej niesamowitej, fajnej atmosfery, która zawsze nam towarzyszy, no i ubić jakiś interes, a tam przede wszystkim jest wiedza, informacje i kontakty, to już rezerwuj bilety. Mamy jeszcze dużo czasu, bo tam ze 4-5 miesięcy, tak? Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, 5 miesięcy. Ale specjalnie tak wcześnie zaczynamy sprzedaż, bo zaczynamy od bardzo niskich cenowo biletów i tak tanio już nie będzie. Być może będą rabaty, ale na pewno nie obniżające ceny do aż tak niskich poziomów. Więc teraz zarezerwuj sobie bilet, gdzie ten najtańszy to jest tam w granicach no, śmiechu warte 290 zł. I po prostu bądź z nami i działaj. Nie? Dobra. Tyle chyba z reklamy. Mikołaj zadał bardzo fajne pytanie. Jak znaleźć lidera w Poznaniu? Tam ja jestem liderem. Mikołaj, zapraszam na kawę. Tam kiedyś liderami byli Patryk i Patrycja. Sobczykowie. Ale oni kiedyś przyszli i mówią, Wojtek, już nie dajemy rady. Ja mówię, dlaczego nie dajecie rady? A oni mówią, bo robimy dużo remontów teraz. Ja mówię, a ile tych remontów robicie teraz? A oni mówią, no mamy około 50 remontów rozpoczętych. Ja Pikole. Ona 25 lat, on 27. W życiu byś nie powiedział, że po prostu, chociaż może, bo Patryk to taki maratończyk, więc to jest zawzięcie, nie? To jest upór, to jest zdecydowanie, to jest działanie. A jak ktoś robi flipy, to wie, że to jest fajne, miłe, przyjemne, proste. Oczywiście każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Trzeba z tymi ryzykami się zapoznać, żeby nie było. Oczywiście możesz stracić kasę, może nie cały majątek, ale coś tam możesz stracić, więc ostrożnie z inwestowaniem, zanim cokolwiek zrobisz, to zapoznaj się z tymi ryzykami. Krystian nie, ja trenowałem sztuki walki, to jedno powiedzenie mistrza, dobra a co Krystian powiedział, zaraz wrócimy a tutaj, dla człowieka, który nie zna litości, życie jest gorszą karą niż śmierć, rozumiem dobrze, co my tu mamy dalej, po ile nieruchomości na Ukrainie czy opłaca zaryzykować i kupić działkę, ja bym nie ryzykował jeszcze, chyba jeszcze nie, chyba że lubisz ryzyko chyba że, wiesz to, najlepiej to jest tak jak z Forexem, nie Zainwestuj tyle, ile jesteś w stanie zaakceptować, że stracisz. No i tak samo może na Ukrainie, nie? Jak można znaleźć lidera we Wrocławiu? No, proste, jeszcze raz. Moi drodzy, wchodzicie pod adres internetowy tutaj. I tam jest wszystko opisane, gdzie są liderzy. Wypełniasz kontakt, że chcesz się skontaktować i oni będą się do Was odzywać. Kurczę, dobra, 15 minut już uciekło, a ja o 21 muszę kończyć, bo jeszcze mnie czeka kurs i do Warszawy i do. Poznania, więc lecimy, moi drodzy, lecimy. Dobra, zobaczmy, co tutaj słychać. Obserwuj mnie na Instagramie. Właśnie. No, chłopaki się chwalą, że niesamowite rolki produkujemy teraz. I te rolki sprawiają, że osiągamy niesamowitą oglądalność, więc zachęcam, zaobserwuj mnie. Napisz na Priefa, otrzymasz prezent niespodziankę. Nazwa WojtekWiwin.pl. to jest kanał. To jest kanał. Pytanie pierwsze, bo odpowiadamy dzisiaj 20 pytania, ponieważ już nam trochę czasu uciekło, to tylko dwie minuty na odpowiedź i będę się starał nie rozgadywać dobrze. To ustawiam sobie tutaj gdzieś czasomierz własny. Dobra, dwie minuty i już będę sobie go powielał. Start. Dobra, mamy dwie minuty. Jak wyglądały Twoje początki na rynku nieruchomości? To jest opisane, opowiedziane przeze mnie szerzej na innych webinarach, a taki webinar możesz znaleźć pod adresem nsin.pl, nsinpl, więc ja już tutaj www.nsin.pl to jest jeden adres, albo www.najlepszastrategia.pl. To są adresy, gdzie zachęcam, żeby sobie obejrzeć, moje wystąpienie na temat początków flipowania, strategii, najlepszej strategii inwestowania w nieruchomości, czyli strategii flipowania. Ja w 2005 roku czy 2006 zostałem zaciągnięty na szkolenie przez mojego pracownika Sebastiana. Wtedy tworzyliśmy strony internetowe. On zwrócił uwagę na to, że był taki gość jak Robert Kiyosaki. Przeczytałem książkę, zagrałem w grę Cashflow i mówiłem: wow, podoba mi się to, o, to jest coś większego. Duży... Duzi gracze tak inwestują. Poza tym zerknąłem na listę najbogatszych ludzi na Forbesie i okazało się, że faktycznie oni wszyscy coś tam wspólnego mają z nieruchomościami. Poczytałem Roberta Kijosakiego i on powiedział: kup nieruchomości w kredycie, kup kilka takich nieruchomości w kredycie i wynajmuj. Z wynajmu zapłacisz czynsz, ratę, a reszta będzie ci zostawać. Dzięki czemu uzbierasz sobie przepływy pieniężne, bo każdy, kto pracuje, ma zdolność kredytową, ma, może kupić mieszkanie w wynajmie. I, i wynająć je w kredycie. Oczywiście okazało się, że stopy procentowe wysokie, raty wysokie, to nie było tak fajnie i pięknie, kolorowo jak w Stanach Zjednoczonych. Niestety z tych przepływów pieniężnych niewiele zostawało, trzeba było więc 50 nieruchomości, żeby osiągać przepływy łączne około 20 tysięcy złotych, co było dla mnie no, zniechęcające. Dlatego też wszedłem we flipowanie, bo zauważyłem, że wykładając 30 tysięcy złotych. W jedną nieruchomość wtedy, dzisiaj około 50 trzeba, i posiłkując się zdolnością kredytową, kupujesz mieszkanie o wartości, nie wiem, załóżmy 350 tysięcy wraz z remontem. I yy, już kończę, tak? Pierwsze dwie minuty minęło i po sprzedaży 50 tysięcy ci wraca, czyli to, co włożyłeś, ale jeszcze 50 tysięcy zarobiłeś. 100% stopa zwrotu, coś pięknego, dlatego też zająłem się nieruchomościami. Dobra. Znowu dwie minutki. Pytanie drugie: kto był dla ciebie największym motywatorem i inspiracją? Kto wywarł największy wpływ? I ja myślę, że to był właśnie nie kto inny, jak Robert Kiyosaki, ale też miałem innych takich większych mentorów, którzy szkoleniowców, mówców, bo na przykład ja jestem z tych, co sprzedają, czyli prowadziłem dział sprzedaży, dział handlowy i bardzo często opieraliśmy się tam na wywodach i książkach i teoriach Briana Tracy'ego. Brian Tracy, jego szkolenia, jego przemówienia, one najbardziej trafiały do mnie i wtedy niezależnie jaki był produkt, ale staraliśmy się wejść na wyżyny i osiągać wysokie cele sprzedażowe. Więc on, on mnie bardzo mocno motywował. Robert kiosaki zainspirował. I tak jak powiedziałem poprzednio, on sprawił, że zacząłem flipować. Sprzedałem pierwszą nieruchomość i zobaczyłem, wow, zainwestowałem 30 tysięcy, to 30 tysięcy wróciło do mnie i jeszcze 30 tysięcy zarobiłem 100% stopa zwrotu w 6 miesięcy. Zrobiłem tak drugi raz, no i okazało się w półroczu że w roku wyszła to stopa zwrotu 200% przy tym samym zaangażowanym kapitale. No i ta najlepsza strategia PL, ona pokazuje, jak po prostu flipować, jak osiągać te stopy zwrotu, żeby żeby najlepiej zarabiać. No, w, w alternatywie masz wynajem. Możesz kupić mieszkanie za 350 tysięcy i wynajmować je, osiągając 3000 zł zysku co miesiąc, gdybyś miał gotówkę, czyli 36 tysięcy rocznie, a tu robisz dwa flipy na takiej nieruchomości o takich wartościach i zarabiasz dwa razy po 30, to masz 60 na przykład, albo dwa razy po 50 i masz wtedy 100 ja w tym roku mam na koncie 10 sprzedanych nieruchomości. Bardzo ciężko było 50 zakontraktowanych, a jeszcze realizuję te z poprzedniego roku niektóre, które się sprzedają, więc jest bardzo duży ruch i z każdej nieruchomości spływa między 30 a 50 tysięcy, więc policz przy dużej skali. Jaka to może być liczba? Dziękuję serdecznie za przypomnienie. Przechodzimy do kolejnego pytania, a kolejne pytanie, jak sfinansować pierwszego flipa. No i moi drodzy, tutaj kolejny prezent będzie dla Was. Ja tutaj już wyłączę to, co nam leci, natomiast chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na taki fajny materiał jak Wojciech łamane łamany na zerowy. Pokazuje tam co najmniej 12 sposobów na sfinansowanie swojego pierwszego flipa. Oczywiście taki najbardziej standardowy sposób to jest taki, że wkładasz trochę gotówki pozyskanej od przyjaciół, znajomych, rodziny albo zarobiona własna gotówka plus zdolność kredytowa. I robić pierwszego flipa. I to jest najłatwiej. Oczywiście większość osób, która pracuje na etacie lub prowadzi działalność gospodarczą, ma zdolność kredytową i może to wykorzystać. I jest to możliwość inwestowania, jakiej nie ma nigdzie indziej. Co prawda zdarza się, że na giełdzie jest emisja akcji, i można na to wziąć kredyt i kupić akcję, no ale nie zawsze. Natomiast tutaj jest to chyba najlepszy sposób na sfinansowanie i na wejście w coś głębszego. Ostatnio ktoś mi na, napisał w mailu. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zrobić pierwszego flipa? No i y, dzisiaj mam na rynku y, wtórnym do przejęcia mieszkanie 45 metrów. Y, słuchajcie, 45 metrów. Y, na rynku wtórnym na Teofilowie, w okolicach 5000 zł za metr. Y, ono jest zadłużone. Komornik na tym siedzi. Można to w bardzo dobrej cenie wyjąć. Y, gdyby ktoś chciał, to dawajcie znać, puszczajcie do mnie wiadomość, najlepiej sms y, Numer można znaleźć w internecie bez problemów. I wtedy przekażę Wam kontakt do pośrednika i sobie tam dogracie. Pośrednik bierze dychę za to. A mi tam tysiaka albo dwa dobrze byłoby, żebyście odparli. No ale, ale o co chodzi? Takie mieszkanie z remontem to jest 350 tysięcy. Ja napisałem mu 350 tysięcy. A on mówi: o rany, to jest biznes tylko dla bogatych. No właśnie, napisałem mu: zmień myślenie, dlatego że nikt nie oczekuje, że to będą Twoje pieniądze. Tylko ty musisz je zorganizować. Częściowo swoje i kredyt, albo w ogóle kapitał obcy. No i tam pod tym webinarem opowiadam całą masę różnego rodzaju historii, jak ten kapitał pozyskać. Lecimy dalej. Pytanie czwarte, skąd pozyskiwać kapitał na dalsze flipy? No i to jest kontynuacja. To jest przejęcie. No bo przecież jeżeli ja w tamtym roku rozpocząłem 83 transakcje i 80% z nich było z kapitału obcego, no to policzmy 64 transakcje. Jaki kapitał trzeba, jeżeli my inwestujemy na rynku pierwotnym? Jaki kapitał trzeba na rynku pierwotnym? To jest, moi drodzy, no 500 tysięcy, co najmniej takie mieszkanie, jak czasami nawet nie i 600. No to, no to policzmy 600, nie? No to biorę kalkulator. Uwaga, 600 tysięcy. Razy 64 załóżmy, to jest 38 baniek. Ja nie mam takiej kasy, ja nie jestem taki bogaty. Trochę mam, ale nie tyle. Oczywiście, że załatwiam to z rynku pierwotnego. Więc trzeba pozyskiwać inwestorów. Kapitału jest masa na rynku, trzeba się go nauczyć pozyskać. Jak go pozyskać? Zapraszam na nasze spotkania. Spotkania regionalne, konferencje, a także szkolenia, gdzie dowiesz się, jak zbić się do grupy inwestorów i jak ten kapitał pozyskać. Dobra, skąd pozyskiwać wiedzę, która da nam wszelkie możliwości zrobienia do dobrych interesów. No i znowu, moi drodzy, kolejny tutaj, kolejna podpowiedź www.oflipach.pl Ciekawe, kiedyś miałem taką domenę. Zaraz zobaczymy, czy to działa. oflipach.pl O, jest. Ale on przekierowuje teraz na mój blog. Zrabia na nieruchomościach. Masa wiedzy, która tam jest. Zobaczmy wszystko o flipach.pl Nie, to już jakaś inna Niestety domena, która jest gdzieś tam zarezerwowana, ale to chyba za długa trochę. Nie ma sensu. A wszystko o nieruchomościach.pl. Ciekawe. O, znowu mamy tutaj jakiś mój materiał. Można sobie tutaj pobawić się tym. Bardzo fajnie. Można dostać jakiś materiał darmowy. No, ale jakby. Jakby nie do tego Was zachęcam, oczywiście, no najlepiej chyba kanał na YouTubie i moja książka, którą możesz otrzymać w prezencie, więc zachęcam do tego, aby wejść sobie na stronę internetową łamane na Audiobook, i dowiedzieć się, jak można moją książkę odebrać całkowicie za free i rozpocząć naprawdę naukę. Książka powstała w 2014 roku. Za chwilę będzie jej wznowione wydanie. Audiobook jest jeszcze z tamtych czasów, ale ja na palcach bym policzył rzeczy, które się zmieniły, więc większość jest aktualna. Można sobie je, można sobie tą wiedzę zaktualizować. O warunki finansowe, o ceny, o to ile tam kosztuje remont, jak dzisiaj pozyskać kredyt, o to, że notariusze mają wgląd do. Ksiąg wieczystych i mogą niektóre dodatki i zmianki na bieżąco wpisywać, więc naprawdę nie ma jakichś tam większych rozbieżności, takich istotnych, natomiast jest masa wiedzy, ponad 40 tysięcy sprzedanych pozycji i Ty też możesz sobie ją gdzieś tam poczytać. Ja nie patrzę na wasze komentarze. Zobaczmy, co tam po piątym pytaniu słychać. O jest coś ciekawego w świecie ślepców. Jeden oki jest królem, lub mów do mnie, a ja powiem ci kim jesteś. Aha, okej. Okay. <laughs> w świecie ślepców jedno oki jest królem. No to prawda. Mów do mnie, a ci powiem, kim jesteś. Nieźle, nieźle. Po burzy zawsze jest słońce. Uh -huh. Może nie od razu, ale w większości przy... tak. Uh -huh. Dawid Szelong. Ty, Wojtku, byłeś dla mnie największym motywatorem, inspiracją. Nadal czuję wdzięczność za to, że pojawiłeś się w moim życiu. Dawid jest gościem, który ma na koncie ponad 150 flipów. I ja na pewno nie przepisuję sobie tego, żebym był największym, największą inspiracją, ale motywatorem może tak, bo jednak czasami gdzieś tam kopaliśmy się w tyłek również nawzajem. Dawid przez rok organizował w 2017 roku rozgrywki w moją grę Rentier w całej Polsce. Masa wiedzy, a dzisiaj zapraszam go na nasze szkolenia i też ze swojego punktu widzenia fajne rzeczy opowiada. Żegnam Was, trzymajcie się wszystkiego dobrego, papa. Żegnam ekipę miłych ludzi. A ja lecę dalej. Moi drodzy, o właśnie odezwał się nasz lider z Radomia, Filip, który podpowiada, gdzie zobaczyć liderów, jeszcze nawet tutaj. Paweł pyta, czy ty jesteś liderem w Warszawie, nie jest Kupa, Kuba Oleński najszybsza droga do lidera Filip a okej okay, dobrze winpelaman na lider dobrze od jakiego roku życia można inwestować oczywiście od 2000 23. Myślę, że to jest dobry rok na inwestowanie. A jeżeli masz skończone 18 lat, to już możesz działać. Jak masz mniej, to trzeba pogadać z rodzicami. Ile trzeba mieć realnie wolnego kapitału aktualnie? Bo 30 tysięcy to aktualne. Tak, mówiłem około 50 tysięcy. Ale taka bardzo prosta zajawka. Zobaczcie, na Teofilowie, to mieszkanie, które dzisiaj mówiłem, gdzie ten nasz Michał Pośrednik ma. W swojej ofercie, no to 45 metrów razy 5 tysięcy, no to mamy 225, 225 tysięcy. Nawet jak remont będzie kosztował 90 tysięcy, czyli dodajemy 90 tysięcy, czyli mamy 315, czyli bank będzie wymagał 10% wkładu własnego, to jest 30 tysięcy plus koszty dodatkowe, takie jak PCC, pośrednik około 20 tysięcy. No 50 trzeba mieć, 50 tysięcy trzeba mieć. A no widzisz, ty napisałeś, do jakiego roku życia można inwestować. Ale dobra, lecimy dalej. Mamy 20:30 i już niewiele czasu. Myślę, że się wyrobimy bez problemów. Startujemy. Kolejne pytanie, dwie minuty. Czy nie jest za późno, aby zaczynać flipowanie? Oczywiście, że nie. Dlatego, że flipowanie to jest proces, w którym wchodzisz w, wchodzisz w proces między, proces zakupowo-sprzedażowy między kupującego a sprzedającego. Tak? I dopóty, dopóki będzie handel nieruchomościami i prawo wprost tego nie zabroni, to możesz przejąć tą nieruchomość od kogoś, kto nie umie sprzedać, albo ma problem ze sprzedażą i sprzedać komuś, kto nie umie znaleźć, albo ta właśnie Twoja wybrana nieruchomość mu podoba. Więc dopóty, dopóki można to robić, i dopóty, dopóki możesz w ten sposób działać, jest to możliwe jak najbardziej. Właśnie przyszedł mi SMS. Witam Wojtku, słucham Twojego webinaru. Zastanawiam się, czy, czy weźmiemy to mieszkanie na te Marcin. Marcin, ja do ciebie dzisiaj dzwoniłem. Możemy je brać, tylko tam jest szybka piłka. Trzeba przyjść z kasą jutro pojutrze, no bo to jest zadłużone mieszkanie różnie może być. Szybko trzeba spłacić komorznika i do notariusza i działać. Więc słuchaj, zadzwoń do mnie za pół godzinki, za godzinę. Za godzinę zadzwoń do mnie. Ja i tak jestem do północy w trasie i omówimy sobie, czy bierzemy to mieszkanko, czy nie. Dzięki Marcin za SMS. Dobra. Oxy, Miron, PCC nie trzeba płacić od sierpnia za pierwsze mieszkanie. No więc mamy z głowy, chociaż to pewnie w wielu przypadkach nie będzie nasze pierwsze. Czy nie jest za późno, aby zaczynać flipowanie? Nie! Po prostu może się okazać w pewnym momencie, że u Ciebie na ktoś sprzedaje i ma problem. Ty przejmujesz to mieszkanie i sprzedajesz lepiej, drożej z zyskiem. Ja zawsze ten proces flipowania dzielę na trzy etapy. Pierwszy to jest zakup, umiejętnie kupić. Drugi to jest remont. Umiejętnie wyremontować, i kolejny to jest oczywiście sprzedaż. Trzeba umiejętnie sprzedać, więc zachęcam do tego, aby się uczyć i żeby działać w tym zakresie. Moi drodzy, niektórzy piszą, będę dzwonić jutro z wyprzedzeniem przynajmniej jedną godzinkę. Pozdrawiam. Dobrze, bardzo dobrze. Karolina, pozdrawiam. Jak najbardziej minął nam czas na to pytanie, ale myślę, że odpowiedziałem. Siódme. Włączamy dwie minutki, żeby się pilnować, ile zarabia się na flipowaniu, a ile przy innych strategiach inwestycyjnych. Te 10 mieszkań, które w tym roku tylko sprzedałem na rynku pierwotnym, czyli mamy realne, realne czasy, ale słuchajcie, bo tam były też takie mieszkania, które sprzedawały się 15 miesięcy niestety ze względu na zastój i to, że nie miały miejsca postojowego. Te bez miejsc postojowych się ciężko sprzedają na rynku pierwotnym, i te, które sprzedawały się bardzo długo, my sprzedaliśmy bardzo drogo. I tam jest zysk między 140 a 180 tysięcy. No, co prawda, 15 do 18 miesięcy, czyli można powiedzieć dychę na miesiąc. A więc, jak sprzedajesz po 6 miesiącach, to 60 tysięcy. Ale my poniżej 75 nie zeszliśmy raczej z żadnym zyskiem. I mamy takie na koncie, które sprzedawały się w tym roku i dwa tygodnie, i dwa miesiące i to są mniej więcej takie zyski. Więc. 6 miesięcy transakcja, przyjmij średnio około 60 tysięcy takie najmniej dla ciebie, nie. Przy innych strategiach inwestycyjnych, wynajem długoterminowy przy takiej inwestycji 350 tysięcy no to 3 tysiące zysku na miesiąc 36 tysięcy zysku rocznie. Najem długoterminowy możemy dojść do 5 tysięcy zysku nawet z takiej nieruchomości miesięcznie razy 12 miesięcy, 60 tysięcy. Czyli najem krótkoterminowy może rywalizować z flipowaniem, przy czym tych 60 tysięcy nie przeskoczysz w najem krótkoterminowym, a we flipowaniu możesz dojść do, do stówy. Aha, to w rok, a my w rok to dwa razy tyle robimy. No właśnie, więc flipowanie to będzie jakieś 100-120 tysięcy, a tu jest w rok 60, ale i tak najem krótkoterminowy jest niezły. Ja stosuję najem krótkoterminowy wtedy, kiedy mi stoi. Sprzedaż. Jak się nie chce sprzedać, robią najmy krótkoterminowe i nieruchomość dalej sobie zarabia, więc jesteśmy zabezpieczeni pod różnym kątem i to inwestowanie na tyle mi się podoba, właśnie dzięki temu, że, że jest bezpieczne, że jest fajne. Dobra, lecimy skokiem dalej. Pytanie ósme. Start. Gdybyś zaczynał od zera, gdzie byś szukał wiedzy, sposobów inspiracji? Ja myślę, że ta wiedza i sposoby i inspiracja jest cały czas taka sama. Robert Kiyosaki, Brian Tracy. Zig Ziglar, w ogóle inni inni mentorzy, inni mówcy. Dzisiaj w Polsce mamy Karzełka, Fryderyka Karzełka, który nieźle nas motywuje do działania. Mamy Kamilę Rowińską. Kamila będzie występować w naszym maratonie 5 listopada w Warszawie, w hotelu Hilton. Trzeba słuchać ludzi, którzy dzisiaj gdzieś zaszli i patrzeć, co sobą reprezentują i niech oni uczą Ciebie, jak tam dojść, gdzie oni już są. Między innymi Wiele osób przychodzi do mnie i podejmuje wyzwanie, gdzie prowadzę ich za rękę przez cały proces inwestycyjny. Taka zabawa trwa rok, ale oni są cały czas ze mną w kontakcie, i potem są takie efekty, jak Dawid, który napisał: dzięki byłeś moją inspiracją, jesteś, działasz, nie? Więc tak to wygląda mniej więcej. W jaki sposób wynajmujesz krótkoterminowy pośrednicy RBA? Airbnb, to masz booking na razie, ale na pewno w ciągu miesiąca wejdziemy jeszcze alternatywnie w Airbnb, żeby zwiększyć pole zasięgu, ale ten booking już jest całkiem niezły, naprawdę już całkiem nieźle, nieźle działa. Waltek kończy pierwszego flipa, remont prawie trzy miesiące, w normie czy lipa, trzeba się bezwzględnie obchodzić z majstrami, o bezwzględnie, zapraszam Cię na szkolenie z remontu, remont powinien trwać 6 tygodni i być dobrze zaplanowany, przeprowadzony, ale to oczywiście webinar nie na nie na ten temat. Gdybyś zaczynał od zera, gdzie byś szukał wiedzy, sposobów, inspiracji? Szukałbym u Orzechowskiego. No nie chcę się tu przechwalać, nie, ale masa ludzi wraca do mnie i mówi kurczę, byliśmy tu tam, byliśmy tam, byliśmy tu, są tacy, którzy lepiej świecą, bardziej gwiazdożą, pokazują niesamowite rzeczy, a ty działasz, a ty możesz pokazać, nie. Co ja tutaj będę dużo mówił? Można wejść pod adres internetowy właśnie www.wivi.pl łamane na 50 i zobaczyć statystyki z tamtego roku i to, co robię. Zresztą Mieszkanicznik Stowarzyszenie w tamtym roku, w listopadzie na kongresie przyznało mi tytuł Flippera roku. Myślę, że takie rzeczy nie otrzymuje się za darmo, takie nagrody. Ponadto mamy jeszcze nasze realizacje deweloperskie, i to jest potwierdzenie, że robimy, budujemy i działamy. I polecam www.stokamienic.pl. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, po co ty szkolisz chłopie, bo przecież często w internecie tak na YouTube, ludzie piszą, nie, gdybyś tam zarabiał, to byś nie szkolił, co to za gość, który szkoli, nie, tam nagania, nagania, nie, 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 nie. Ja jeszcze raz powiem, dlaczego szkolę. Znaczy ja zawsze chciałem być nauczycielem, to jest inna sprawa i... Sprawia mi to niesamowitą radość, kiedy wracają takie osoby, jak Dawid, a podejrzewam, że jest takich osób więcej. Jak jesteście teraz na czacie, to napiszcie. Komuś pomogłem, kogoś zmotywowałem, dajcie znać, teraz piszcie, to jest wasz czas, to jest nagroda dla mnie. Będę mógł sobie przybić klatę i powiedzieć: Wow, przynajmniej wiem, po co to robię. Nie? Oprócz tego celu, o którym zaraz powiem, jest jeszcze satysfakcja, ponieważ ludzie osiągają sukcesy i się cieszą. Ale tak naprawdę to. Żeby robić duże rzeczy, potrzeba dużych inwestorów. Żeby robić du duże rzeczy, potrzeba dużych inwestorów z dużą gotówką. I takich ludzi pozyskuje przez internet, takich ludzi pozyskuje przez szkolenia, gdzie ludzie przychodzą i mówią: Ja jednak wolę być pasywny, tutaj jest kapitał i możecie działać. Z moim wspólnikiem Tomaszem Górą założyliśmy alternatywny fundusz inwestycyjny, alternatywną spółkę inwestycyjną, gdzie mamy zgodę na zbieranie kapitału y y na rynku. I ten kapitał potem inwestujemy. Więc jest to na pewno jedna ze ścieżek, żeby otrzymać taką zgodę od KNF-u. Naprawdę masę czasu spędziliśmy z prawnikami i nieźle się napociliśmy, i tam różne zarzuty odpieraliśmy, ale trwamy, jesteśmy, istniejemy. Nasze alternatywne spółki inwestycyjne działają i można zainteresować się, co tam w ofercie ciekawego jest, i spróbować przyłączyć się do. Naszych inwestycji. Na pewno gdyby nie szkolenia, to by tego nie było. Dobra, lecę dalej. Gdzie mogę spotkać ludzi, którzy działają w branży? No, moi drodzy, przede wszystkim nasze spotkania regionalne, czyli można wejść do sklepu Rentiera. Za chwilę wam wkleję ten, ten link: skleprentiera.pl, łamane na regionalne VIVN. I tam jest pokazane, gdzie te imprezy się odbywają. 4 lipca Katowice, to jest dzisiaj, mamy Radosława Musiała, który działa w nieruchomościach. 7 września, już dopiero wrzesień mamy Łódź, Kielce, Bydgoszcz, Rzeszów, Zielona Góra, Kraków, Gdańsk, Katowice. Słuchajcie, masa różnych fajnych wykładowców, którzy działają i którzy pokazują jak działać i można ich naśladować, można z nimi rozmawiać, można rozmawiać o ich błędach. To jest ten baner, już pokazuje sklepy Enterprise łamane na regionalne WINO. Ale oczywiście też maraton, czyli nasza flagowa konferencja na 1000 osób, gdzie jest masa inwestorów i którzy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Ok. Zobaczmy, co tutaj ciekawego. Jeszcze piszą. Ludzie Piotr Polska w jaki sposób wynagrodzić legalnie pośrednikowi zaatjanie perełki, no wynagrodzić go poprzez to, że on wystawia fakturę, a my mu płacimy, więc umowa z pośrednikiem i oficjalnie wynagrodzenie, no bo nie można tutaj tego obchodzić. Izabela pyta, jaka działalność najlepsza i JDG czy spółka? ZO? Jeżeli chcesz przejadać kasę. To działalność gospodarcza, bo wtedy w prosty sposób wyjmujesz te pieniądze. Jeśli chcesz reinwestować, spółka z o .o. mała z 9% CIT-em, bo wtedy płacisz małe podatki. Mikołaj, słodzi, super ciebie kolega, dziękuję. Bajwa, ile trzeba mieć kapitału, żeby wejść w VIVM 50? Od 100 tysięcy, jeśli chcemy grać na sesjach, a jeśli chcemy zrobić pełnego flipa, to by trzeba było mieć od 350 do, na rynku wtórnym do 600 na rynku pierwotnym. Gotówki lub kredytu. Dzięki Arek. Arek napisał, że jestem inspiracją. Od niedawna Cię obserwuję, dzięki Tobie mam już kilka inwestycji. Dzięki śliczne Roger, dzięki. Rafał Gajewski, dla mnie było inspiracją Twoja książka Bliżej Boga być, polecam. Eee, no właśnie, nie wiem, czy mnie znacie od tej strony, ale ja też opowiadam trochę o swoich relacjach, o swoich relacjach z Bogiem, gdzieś strzelają za oknem albo wiwaty dają, www.marzeniemamoc.pl, jeśli chcesz posłuchać, niekoniecznie o biznesie, ale o czymś innym, to koniecznie dzisiaj wejdź. Tam jest audiobook mojej książki, bardzo miły lektor czyta. Ten, który czytał książkę, zjedz, z, 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 zjedz tą żabę chyba, tak? Nie, Kto ukradł mój ser, Kto ukradł mój ser. Bardzo fajna książka, polecam. Więc tak, co tam dalej, moi drodzy? Też uważam, Wojtek, jesteś najbardziej konkretnym człowiekiem od uczenia ludzi. Można pogadać z Tobą, dziękuję. No właśnie, to jest fajne. Ze mną można się umawiać na kawę, więc jeżeli ktoś ma czas w wakacje, chce się mówić w Łodzi lub w Poznaniu na kawę, to dawajcie znać. Jest Darek, Dariusz Kozłowski. Cześć Wojtku Warszaty i Roszy Mentoryk Sprawił, że zrealizowałem zyskiem swojego pierwszego flipa i teraz jestem w stanie robić skalę. Polecam, pozdrawiam. Dariusz, to powiedz. Ile nieruchomości masz już na swoim koncie, albo ile robisz, to będzie fajnie. A my lecimy dalej i przechodzimy do kolejnego pytania. Ile wniosła największa strata na flipowaniu, o której słyszałeś? Jeśli chodzi o moje flipy, to, to nie odniosłem żadnej dotkliwej straty. A właściwie nie straciłem, chyba. Na flipach nie straciłem, bo zawsze pilnowałem. Zawsze to był zysk, taki czy inny. Najmniejszy zysk? W okolicach 15-20 tysięcy, no ale to były lata 2006-2008. Wiem, że mieliśmy taką przygodę. To opisywałem nawet w książce, że walczyliśmy z jedną ekipą remontową i spotkaliśmy się w sądzie i tam no właśnie chyba te chyba ze 28 tysięcy wyszło tego zysku. Ale dzisiaj, biorąc pod uwagę ostatni rok, najmniejszy zysk to był o wartości. 70 tysięcy złotych do podziału z inwestorem w Łodzi i 50 tysięcy do podziału w poznaniu z małą nieruchomością około 40 metrów, dwa miesiące remont i miesiąc sprzedaż. Bardzo szybka transakcja. Także tak, moi drodzy. Ale największa strata, o jakiej słyszałem, to jest 90 tysięcy. Absolwent warsztatów bez konsultacji działał, kupił nieruchomość w systemie 1090, a potem nie miał za co wykupić tej nieruchomości. Ale miał odroczony termin płatności, 6 miesięcy, więc stwierdził, że zrobi remont um, i sprzeda. Ale ekipa remontowa mu się wysypała i doszedł do momentu, że wydał łącznie tam już ze 200 tysięcy na tą nieruchomość, ale nie miał za co jej wykupić, więc pożyczył pieniądze na bardzo wysoki procent i ten procent go zeżarł. No, trzeba uważać na takie, Skrajne przypadki. Mamy 10 pytań za nami. Teraz pozostaje minuta na odpowiedź, żeby się zmieścić w 10 minutach, a potem jeszcze odpowiadać na Twoje pytania, bo o 21.00 niestety już muszę lecieć do Warszawy. Jakie kroki najważniejsze są przy flipowaniu? Jakie kroki są najważniejsze przy flipowaniu? Ja myślę, że całą wiedzę podzieliłbym na trzy, na trzy etapy, na trzy płaszczyzny. Trzy płaszczyzny. O Darek się odezwał. 25 flipów i teraz 3-4 jednocześnie. Darek, moje gratulacje, pełen szacu, pełen szacu. Darek działa też na rynku w Białym Stoku. Moi drodzy, więc trzy płaszczyzny: zbadanie matematyki finansowej, następnie cechy nieruchomości, poznanie tych cech nieruchomości, lokalizacja i to, jaka jest ta nieruchomość, poznanie aspektów które mogą sprawić, że twoja nieruchomość stanie się bublem na rynku przez daną cechę, czyli na przykład za ciemne okna, nie te strony świata, ekspozycja, czy za niski poziom między sufitem a podłogą, no, tak, strzela mnie. Kupno nieruchomości ubankrutującego dewelopera. I aspekty, prawne, I aspekty prawne, to są trzy płaszczyzny. Poznanie ty, tej wiedzy sprawia, że. Że możesz zacząć flipować i działać. Dobra, kolejne pytanie. Co lepiej wybrać? Rynek wtórny czy pierwotny? Ja zawsze odpowiadam: inwestuj tam, gdzie widzisz, że w tabeli wyświetlać się zysk. Oczywiście mówię takim językiem, który dla moich absolwentów i uczestników szkoleń jest jasny, bo przerabiamy to masę godzin na naszych szkoleniach. Teraz w niedzielę było jednodniowe szkolenie w Krakowie. Koszt tam ze 2,5 tysiąca, ale cały dzień na temat flipowania. Oglądaj w sklepie Rentiera, oglądaj informacje, gdzie takie wydarzenia się odbywają. Na pewno w najbliższym czasie będziemy promować y, najem krótkoterminowy i również też flipowanie. Wybierasz, zapisujesz się i działamy. Natomiast mentoring, gdzie prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny, to jest 30-31 lipca, mamy warsztaty stacjonarne. Do tego czasu trzeba zapoznać się z wiedzą merytoryczną. Jeśli chcesz rozpocząć, odzywaj się i rozpoczynamy przygodę i działamy, a potem. Koszt warsztatów ci się zwraca i jeszcze zarabiasz. Pod moim okiem. Na 1200 przeszkolonych osób, 900 zrobiło swojego pierwszego flipa. Wysoka statystyka. Co lepiej wybrać rynek wtórny czy pierwotny? Inwestuj tam, gdzie widzisz zysk. Niezależnie czy rynek pierwotny, czy wtórny. Ja oba lubię. Ja rocin Kalisz Poznań, czyli wielkość miasta, a skuteczność. Jednak wolę miasta wojewódzkie, bo w miastach wojewódzkich zawsze zejdzie. Zawsze, wcześniej czy później zejdzie. Małe miasta mogą odbić się czkawką, ale są takie miasta, jak na przykład Sieraz. Gdzie nie ma nieruchomości wyremontowanych, i potem okazuje się, że takie nieruchomości wyremontowane bardzo ładnie schodzą. Musisz dobrze zbadać rynek. Musisz poznać stosunek, stosunek liczby transakcji na rynku nieruchomościowym do wielkości populacji w danym mieście i porównywać sobie te dwa czynniki inwestować tam, gdzie ten współczynnik wypada korzystniej. Skąd pozyskiwać okazje inwestycyjne, tak zwane perełki? No, ja zazwyczaj pozyskuję od dostawców perełek. Dostawcy perełek są wszędzie. To są osoby, które mają styczność z nieruchomościami i z fajnymi nieruchomościami. Mogą to być pośrednicy, mogą to być, yy, mogą to być strażacy, mogą to być księża, mogą to być yy, komornicy, mogą to być yy, sąsiadki, mogą to być babcie osiedlowe. Każdy, kto ma styczność z nieruchomościami może Ci podpowiedzieć, gdzie coś fajnego jest do przejęcia. Albo samemu osobiście w rynek i yy, poszukujesz osób, które nie mogą sprzedać tej nieruchomości, wynegocjujesz dobre warunki i kupujesz. Co jest najważniejsze przy nawiązywaniu relacji z dostawcami perełek? No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, bo zanim dostawca perełek zacznie Ci dostarczać perełki, musisz nawiązać z nim relację. Relacja to jest tak jak z kolegą, z przyjacielem. Ktoś, kto cię polubi, będzie chciał dla ciebie pracować. I najważniejsze jest to, żeby być konsekwentnym, uśmiechniętym, miłym i skutecznym. I jeżeli ktoś dostarcza ci perełkę, wynagradzasz go sowicie, a potem on kolejne perełki ci podrzuca. Co mogę zrobić, jeśli flipowanie jest dla mnie w tym momencie za dużym wyzwaniem? Możesz oczywiście yy, spróbować trochę innej działalności. Jeśli masz kapitał, to odzywasz się do mnie No i podpowiadam sposoby na inwestowanie w nieruchomości. Może nie tyle doradzam, bo nie jestem doradcą, i trudno powiedzieć, żebym ci doradził najlepiej, ale wskazuję na możliwości, a ty sobie sam działasz, szkolisz się, uczysz i na tym rynku funkcjonujesz. Trochę lepiej to wygląda przy flipowaniu, bo przy flipowaniu to mogę po prostu pomóc ci zarządzać całym procesem i przejść tak, żebyś bezpiecznie. Pomimo wszystkich ryzyk, zrobił nieruchomość, kupił, wyremontował i sprzedał i zarobił na tym. Natomiast możesz być inwestorem pasywnym, możesz także zacząć trochę działać inaczej, czyli być sorcerem albo pośrednikiem, żebyś to Ty poszukiwał nieruchomości dla innych. Taki przykład z Poznania ostatnio: taksówkarz dostarczył mi 20, pakiet 20 mieszkań w Łodzi. Po bardzo atrakcyjnej cenie na rynku pierwotnym 6,900, za każde mieszkanie dostał prowizję, zgarnął kupę kasy. Jeżeli pośrednik dostaje dychę za um, dostarczone mieszkanie, no hurtem może piątkę, no to zobacz, 20 mieszkań, 5 koła, 100 tysięcy. Jeżeli dostarczysz mi fajne nieruchomości, dostajesz bardzo dobrą prowizję. Ile dzisiaj trwa sprzedaż nieruchomości? często jest tak, że te nieruchomości stoją, bo nie ma dostępu do kredytów, a więc rynek jest zamrożony, nie ma tylu kupujących, chociaż mam nadzieję, że się to niebawem zmieni. Są nieruchomości, które potrafią się w dwa tygodnie sprzedać, a są takie, które rok czekają, więc uważaj na to. Średnio przyjmujemy, to jest 6 miesięcy. W którym moment etap inwestycji jest najtrudniejszy przy flipowaniu? Wielu moich absolwentów mówi kupić nieruchomość było trudno, ale remont przeprowadzić to jest dopiero wyzwanie. Więc myślę, że myślę, że remont. Myślę, że stawienie czoła ekipom remontowym, dobranie tego wszystkiego, wyremontowanie na ładnie, że to jest najtrudniejszy etap, i tu najlepiej się w tym zakresie rozwijać. No i ostatnie pytanie, jakie ty masz pytania? Mamy 10 minut do końca naszego webinaru i ostatnie 10 minut odpowiadam na wasze pytania. Zobaczmy jeszcze, co mam tutaj, ewentualnie w slajdach. Oczywiście, widzę, że standardowo warsztaty inwestowania w nieruchomości, jeżeli chciałbyś, możesz się zapisać, a ja patrzę na Wasze komentarze. I teraz taka prośba, jeżeli. Chociaż trochę podpowiedziałem, pomogłem, albo jesteś usatysfakcjonowany, bo któryś z prezentów Cię zadowolił. Czy to na temat nieruchomości, czy na nie temat nieruchomości. Dawaj lajka, like, dawaj serduszko, proszę Cię. Jest nas tutaj w tej chwili oglądających prawie 200, a mamy tylko 34 reakcje. Czy mogę Cię prosić, żebyś kliknął? Będzie to dla mnie naprawdę super odwdzięczenie się, bo dzięki temu robi się ruch, inni mogą zobaczyć, przyjdą. A nóż, widelec, kto wie, może przyjdzie jakiś fajny shake. Wyłoży 100 milionów i skoczę jeszcze poziom wyżej i będę o tym opowiadał, i będę mówił, jak to zrobić. Gdybyś miał dostęp do jakiegoś dobrego inwestora, dawaj znać. Ja z chęcią mogę wejść w spółkę z inwestorem, który ma duży kapitał i możemy działać jako wspólnicy, możemy razem robić, możemy razem funkcjonować. Ja mam wiedzę, ktoś ma kapitał i działamy, nie? Ten know-how jest bardzo, bardzo istotny, więc zachęcam, zachęcam. Do tego, bo można zgarnąć za to niezłą prowizję. Dobra, lecimy. Czy mając dwa mieszkania na wydaniu długoterminowym, można zrobić je jako dźwignię do kredytu na mieszkanie? No można, jeżeli kupiłeś za gotówkę, bierzesz pożyczkę hipoteczną pod zastaw tych nieruchomości i obracasz tym kapitałem. Lider Wrocławia. <laughs> Wocławka. No tak, Wrocławka to jest ten sam, co na terenie Bydgoszczy, czyli Kamil Wrąko. Jak znaleźć dobrą ekipę remontową i jak się zabezpieczyć? Oj, kurczę. Na ten temat jest inny webinar. Musisz go znaleźć. To jest 14 krytycznych momentów, przy których trzeba być, żeby nie popłynąć na remoncie. 14 krytycznych momentów. Wyszukaj w sklepie rentiera. Jakaś tam jest drobna opłata albo na YouTubie może znajdziesz taki materiał. Bardzo fajny materiał, który podpowiada, jak przeprowadzić remont. Na pewno w sklepie rentiera. Jest 14 krytycznych, zobaczmy, wideo, 14 krytycznych momentów podczas remontu, jakieś grosze, 55 zł, dobra kawa, więc jeśli masz ochotę, to proszę bardzo, puszczam w linku na czacie, puszczam w linku na czacie. Cześć Wojtku, masz jeszcze te mieszkania do 50 metrów na szybkiego flipa w Poznaniu? Jeszcze bym znalazł, jeszcze trzy z ośmiu mi zostały, tak jest. Dzisiaj Tomasz dzwonił do mnie, być może to ty Tomasz P. No, pewnie tak, tylko że niestety już właśnie było, tuż przed webinarem nie mogłem odebrać, to być może tak. Ale jak zadzwonisz do mnie za godzinę, to możemy na ten temat porozmawiać. Czy sierac jest dobrym miejscem na inwestycje? Arek, no jak wejdziesz, to ja podejrzewam, że nie znajdziesz ani jednej nieruchomości wyremontowanej. Czyli nie ma tam takich produktów. Czyli nie ma, to oznacza, że jak się pojawiają, to ktoś szybko kupuje. A więc być może tak. Być może tak. Piotr poleca jeszcze jedną moją książkę: wszystko o flipach, 200 pytań. Super. Bardzo się cieszę. Mamy Rafała, który odpowiada tak. No i co mamy dalej? Co mamy dalej? Dobra. Dziękuję. Pozdrawiam z Poznania. Wykonawca mebli dla pani Patrycji. O, no to nieźle. Panie Darku, to musimy współpracę jakąś nawiązać. Co prawda, mamy stałego stolarza, ale jeżeli dla Patrycji pan współpracuje, pracuje, no to myślę, że możemy coś razem również zrobić. A w tym półroczu będziemy mieli w samym poznaniu. 22 na Bułgarskiej do zrobienia, 8 na Podolanach, to jest 30, 7, 7 na Marcelinie, to jest 37, no. Myślę, że ze 40 mieszkań, więc nie wiadomo, czy nasza ekipa się wyrobi. Ale dobra, patrzę na Wasze komentarze, czy jeszcze macie. Czy jeszcze macie. Dziękuję Wam za, mój, za poświęcony czas. Tutaj można sobie wejść i poznać aktualną ofertę. Zachęcam. Najlepsze w tym wszystkim jest właśnie to, co napisał jeden z internautów: że to, co jest najlepsze, to można ze mną faktycznie przejść przez tego flipa. Ja jestem do dyspozycji i możemy się umawiać na kawę na żywo. O, właśnie, Przemek tutaj puścił taki, taki fajny materiał, więc ja dziękuję Ci, Przemku, za to. Faktycznie gdzieś tam u innych to trzeba jeszcze zapłacić za dodatkowe konsultacje, a u mnie ze mną można działać i działać. Dziękuję Wam serdecznie za ten czas. Przemek pyta, czy można prosić o mój numer komórkowy. A ciekawe, co się stanie, jak piszesz: Orzechowski, Orzechowski, Wojciech, numer telefonu do Google. No jest kontakt. Wchodzisz na i jest tam numer telefonu. Ja nie chciałbym tutaj dawać notacji dla spamerów. Więc, jeżeli ten, to wygooglasz bez problemów, nie? Bez, bez problemów. Tylko nie mylcie, bo tutaj widzę, że komornik w Wyszkowie nazywa się Wojciech Orzechowski. To nie ja. Ja nie jestem Wyszkowie komornikiem. No, tak jest. Dobra. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Michał pyta, czy kupić zagotówkę, czy kredyt? Kredyt. Anna pyta, kiedy będę w Warszawie, no właśnie za godzinę i 30 minut będę już w Warszawie, ale tam tylko chwila na lotnisko i z powrotem wracam do Poznania, więc mój droga Anna, pewnie dzisiaj nie będzie czasu na pogadanie, ale napisz maila do mnie, zapiszę na listę i odezwę się, jak będę w Warszawie. A tak to w Łodzi czy w Poznaniu można ze mną konsultację i kawę odbyć. Dziękuję Wam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, miłej nocy i miłego inwestowania. Pozdrawiam.